O jacie, ale to trudne pytania w takim razie. Najlepszy polski film? Ostatnio widziałem. Poczekajcie, muszę się zastanowić, jest rano. Najlepszy polski film? Najlepszy polski film. Oczywiście Znachor. za to, że można go oglądać co roku i za każdym razem scena w sądzie działa. Trochę to będzie, pewnie nie wyrwę się za mocno z jakichś ram, ale wydaje mi się, że Jakubik. Najlepszy polski aktor. Po prostu ma coś w sobie takiego, co też mi się gdzieś tam podoba w aktorstwie, jakąś taką zawsze nutę pierwotności, jakiejś takiej zwierzęcości w tych wszystkich kreacjach i to po prostu na mnie ze mną rezonuje. Kuc. Bo Śląsk. Postać polskiego kina, której już nie ma, której nie... Krystyna Feldman. O, wspomnienie z debiutu na planie. Pamiętam, że pierwsze kiedyś robiłem taki serial, telenowelę i musiałem wjechać koniem w znacznik. I to był mój pierwszy w ogóle plan zdjęciowy, gdzie jechałem na koniu, ale też pierwszy raz w życiu, kiedy galopowałem i jednocześnie musiałem koniem wjechać w znacznik. Na szczęście to były takie konie kaskaderskie, więc po pierwszym dublu on już wiedział dokładnie, gdzie stanąć. Natomiast ja nie wiedziałem, że on wie. Wspomnienie z festiwalu w Gdyni. Mam tylko wczorajszy dzień. Pamiętam z wczorajszego dnia na przykład taki moment, gdzie był wywiad z nami a propos filmu i ja bardzo głośno się zaśmiałem i wtedy Ksawery Żuławski zapytał mnie, o czym jest film, który nakręciliśmy razem. I tak dawno nie zestresowałem się, ostatni raz tak się zestresowałem na maturze ustnej z polskiego. Czym jest dla mnie Apokawiksa? Apokawiksa dla mnie osobiście jest w końcu odważnym kinem gatunkowym w Polsce. Tym dla mnie jest. Ja sobie to trochę tak porównuję do takiego, chociaż to jest zupełnie co innego, ale porównuję sobie trochę do Roba Zombie. Myślę, że Polska jest gotowa i wierzę głęboko w to, że zrozumieją. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Kaleta i pozdrawiam widzów Kino Polska.